Kowalskiego duły już przestają teraz rozmawiać. Słuchajcie, za chwileczkę rozpocznie się przedstawienie. O czym będzie, to ja jeszcze nie wiem. Ale wiem, że spektakl przygotowali uczniowie z klasy 5 B razem ze swoją wychowawczynią, panią Elwirą Wyszyńską. Wiem też, że ten spektakl jest częścią naszych działań związanych z rozwojem, promowaniem czytelnictwa. O tym, w jaki sposób to będzie promować czytelnictwo, to myślę, że jeszcze za chwileczkę się dowiemy. Najwięcej dowiemy się ze spektaklu. Ale wcześniej pewnie jeszcze pani Elwira nam coś powie. Ja już teraz chciałbym załatwić taką jedną sprawę, którą zazwyczaj robimy na końcu. To znaczy na ręce wychowawczyni klasy chciałbym przekazać cukierki dla naszych artystów, tak żeby tradycji naszej stało się zadość. Będzie im ciężko mówić, bo to ślinianki pracują, jak już cukierki czekają, no ale trudno. Muszą sobie poradzić. Mam nadzieję, że artystów przyjmiecie bardzo ciepło, a ja już oddaję mikrofon na początek pani Elwirze. Dziękuję. To ja tak króciutko. Przeczytam to, co mi koleżanka napisała. W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa 5B przygotowała przedstawienie, które ma na celu promocję czytelnictwa w ramach rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży pod hasłem Książki Naszych Marzeń. A wszystko to dla naszej drogiej Krysi z biblioteki. Ogląda telewizję. Nie chcę oglądać telewizji. Telewizja jest nudna. Królu, księżniczka nie chce oglądać. No to niech pogra albo pośpiewa. Nie chcę grać ani śpiewać. Granie i śpiewanie jest nudne. No to nie wiem, mam na głowie bardzo ważne sprawy wagi państwowej. Nie mogę się zajmować kimś drobiazgami. Drobiazgami? Przecież królewna, twoja jedyna córka, się nudzi. To najważniejsza sprawa na świecie. Musisz coś z tym zrobić. Coś ty, królowo, zwariowała? Król ma się zajmować rozrywkami dla kapryśnej królewny? Mi się nudzi. Będę tak płakać i płakać, bo mi się nudzi. I dlatego jestem nieszczęśliwa. I widzisz, co narobiłeś? Teraz królewna płacze. Nie płacz, kochanie. Tatuś na pewno coś wymyśli, żebyś się nie nudziła. Masz przecież cały pokój zabawek i jeszcze jeden dodatkowy na zabawki. Jeden na klocki, drugi na lalki, a w sali tronowej też leżą jakieś twoje figurki, kucyki i wózki. To są same stare zabawki. One są nudne. To może damy dworu się po z tobą pobawią? W berka albo w dom? Albo nie wiem, co wy się tam jeszcze bawicie. Damy dworu są głupie. Ich zabawy też są nudne. Mężu, zrób coś, bo królewna ciągle płacze. Dobrze, dobrze, zaraz wydam odpowiednie zarządzenie. Ogłaszam wszem i obec wszystkim, małym i dużym, chudym i grubym, młodym i starym. Król wydał zarządzenie. Królewna strasznie się nudzi i kto królewnę rozbawi, otrzyma skarb niebywały z królewskiego skarbca. I królewnę za żonę. Nie, królewny nie otrzyma, tylko skarb, ale olbrzymi. Przybywam do królewny, mam coś, co ją rozbawi. Popatrz, co przyniosła nam jedna z naszych poddanych. Nie sądzę, żeby mi się coś spodobało.
Mam dla ciebie lalkę, która śpiewa i opowiada bajki. Nudy! Mam już 5 takich lalek i znam wszystkie ich historie. Przyniosłam królewnie małego szczeniaczka. Będzie miała się z kim bawić. Świetny pomysł, popatrz, córeczko. Nie chcę szczeniaczka. Pogryzie moje sukienki i misie. Dziękujemy. Królewno, przyniosłem ci najnowszą grę komputerową. Dopiero co się ukazała. Będziesz miała zabawę na długie godziny. Nie lubię gier. Zresztą już ją widziałam. Dziękujemy. Nikogo więcej nie ma? Nie ma, królu. Nikt chyba już więcej nie ma pomysłu, jak rozbawić królewnę. Ktoś jednak rozchodzi. Witaj, szanowny królu. I witaj, królowo. Miło cię widzieć, królewno. Obiecuję, że sprawię, że królewna nie będzie się nudzić. I nawet nie chcę za to skarbu. Zaś kim jesteś? Jestem Jaga. Mieszkam w lesie, w chatce na kurzej łapce. I sprawię, że królewna nie będzie się nudzić. A co nam przyniosłaś? Nic, ale wiem, co robić. Czary mal, 2 poczwarki i znikają wszystkie lalki. O nie, gdzie moje lalki? Hokus pokus, 5 kukułek i znikają klocki z półek. O nie, gdzie moje klocki zniknęły? Abrakadabra, słodkie ptysie i znikają wszystkie misie. Rozkazuj ci oddać mojej córce jej zabawki. Przecież chciałeś, żeby królewna przestała się nudzić. Jeśli chce odzyskać swoje zabawki, musi przyjść na 3 dni do mojej chatki na służbę. Jeśli nie przyjdzie, nie odzyska swoich starych zabawek, a każda nowa zabawka zniknie. Żegnam i czekam na królewnę w swojej chatce. Co teraz będzie? Widzisz, królewna, nie może iść na służbę do wiedźmy. To byłoby niestosowne. Chyba jednak będzie musiała, jeśli chce odzyskać swoje zabawki. Wiedźma wróciła dziś bardzo zadowolona. Pewnie udało mi się zrobić coś niedobrego. Słyszałam, że była na zamku. Szykuje się jakaś grubsza afera. Ktoś nadchodzi i nie wierzę. Uszczypnij mnie. Ała, nie tak mocno. Królewna tutaj, przy chatce wiedźmy, chyba nie zamierza do nas przyjść. Wygląda na to, że zamierza. Co tam tak szepczecie? Matyldo, nie uwierzysz. Do naszej chatki idzie królewna. To musi być sprawka ciotki Jagi. Ciociu, ciociu. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie mówiła do mnie ciociu, tylko Jago albo babo Jago. Ale jesteś moją ciocią. Ech, nieważne. Wołałaś mnie? Tak, ciociu. Dlaczego królewna idzie do naszej chatki? Ha, wiedziałam, że przyjdzie. Będziesz miała kogoś do pomocy. Narzekasz, że przez to sprzątanie nie masz czasu się uczyć. Pokażesz królewnie, co robić i możesz się brać za księgi czarów. Co takiego? Królewna ma sprzątać twoją chatkę, ale to nie wypada. A dlaczego nie wypada? Może dlatego, że to królewna. I mieszka w zamku jako... I nie musi... Pewnie nawet nie potrafi sprzątać. A więc najwyższy czas, żeby musiała i nauczyła się. Halo, jest tu kto? Cześć, jestem Matylda. A ja jestem królewna Aldona. Kocie, nie wypada wchodzić królewnie w słowo.
Oj, przepraszam, przepraszam, ale ja nigdy jeszcze nie widziałam prawdziwej królewny. Ja przyszłam do wiedźmy. To moja ciotka. Królewna? Wiedźma Baba Jaga to twoja ciotka? Ech, no tak, ale nie bój się jej. Ona nie jest taka straszna. A ja to już w ogóle nie jestem. Ciotka uczy mnie, jak zostać czarownicą, ale chyba się nie nadaje. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nie lubię być straszna i wredna. Po pierwsze dlatego, że cię nie chcę uczyć. Nieprawda! Cicho, królewna przyszła do naszej chatki, bo chce odzyskać swoje zabawki. A żeby tak się stało, musi pomieszkać tu 3 dni i pomóc nam w codziennych obowiązkach. A ty, moja droga siostrzenico, wykujesz przez ten czas wszystkie zaklęcia przyrody z wielkiej księgi. Ale ciociu! Koniec dyskusji. Jak wrócę, nasza chatka ma lśnić. Królewno Aldono, co się stało z twoimi zabawkami? Wiedźma sprawiła, że wszystkie zniknęły. Dziwne. Czyli co mam robić? No ja wiem, chyba to, co ja zawsze robiłam. Czyli co? No wiesz, takie codzienne rzeczy. Pozamiatałam izbę, pozmywałam naczynia, pańczyli z kątów wymiotłam, nakarmiłam kota i stół. Dawno okien nie mam, pranie trzeba zrobić. Oj, coś mi się widzi, że łatwo królewnie nie będzie. Niełatwo? Przecież ona nawet nie wie, co Matylda do niej mówi. To prawda, królewna przez cały dzień się bawi. Albo nudzi. Nie wiem, czy sobie dam radę. Nie martw się, wszystko ci pokażę. Ale wtedy nie będziesz miała czasu na naukę czarów. Co tam, ciotka tylko sprawi wrażenie takiej złej. Bierzmy się lepiej do roboty. To niesłychane rzeczy. Królewna Aldona trzyma miotłę. I to z dobrej strony, czy ona... Zamiata podłogę? A teraz co? Czyżby ona wieszała pranie? Świat się kończy. Królewna pracuje w chatce wiedźmy. No, jeszcze tylko poukładamy te rzeczy i gotowe. Uff. Nigdy nie sądziłam, że sprzątanie to taka robota. Ale nie nudziłaś się przy tym? Nudziłam? Tyle tu roboty, że nie ma czasu na nudę. A gdzie są twoje zabawki? Trzeba je poukładać. Ja mam tylko jednego misia i 2 lalki. Tylko tyle? To prawda, ale i tak najbardziej lubię czytać. Tę wielką księgę czarów? Ja chyba nigdy nic nie czytałam. Nigdy nie czytałaś? Ależ to niemożliwe. Nigdy. A co to? To jakaś mapa. To wygląda na plan zamku. A tutaj na czerwono jest zaznaczony krzyżyk i napisano biblioteka. Biblioteka? A co to takiego? Nie wiesz, co to biblioteka? Nie wiem, przepraszam. Biblioteka to takie miejsce, gdzie trzyma się książki. Można je stamtąd pożyczyć i przeczytać. Podobno w zamku jest olbrzymia biblioteka z 1000 różnych książek. Ale legenda głosi, że biblioteka w zamku zaginęła. Zaginęła? Jak mogła zaginąć biblioteka? Legenda głosi, że to przez jakieś czary. Podobno w zamku ani król, ani królowa, ani dworzanie nie korzystali z biblioteki i ona zniknęła. W takim razie musimy ją odszukać. Ale twoje zabawki, przecież musisz tu spędzić 3 dni, żeby je odzyskać. Co tam zabawki, i tak się nimi prawie nie bawiłam. Chodźmy szybko do zamku. Ja idę z wami. Ja też. Królewna wraca do zamku. Czyżby zdziwiło się jej sprzątanie? Raczej zainteresowało ją poszukiwanie. Zreczko, wróciłaś? Tak się cieszę. Czy stara wiedźma nic ci nie zrobiła? Czyżby znudziła ci się służba u wiedźmy? Nic mi nie zrobiła. Ale muszę lecieć. Muszę coś załatwić. Załatwić? Słyszeliście ją? A obiad? A kim jest twoja koleżanka? Nie jestem głodna, a to jest moja nowa przyjaciółka, Matylda.
Przepraszam, później ci wytłumaczę. Urwanie głowy z tą dziewczyną. Chociaż przestała się nudzić. Widzisz, stara wiedźma wiedziała, co robić. Wygląda na to, że dobrze się bawią. Matylda z królewną biegały po całym zamku, jakby szukały skarbu. Bo szukały i chyba coś znalazły. Patrz, to powinno być tutaj. Wejdźmy do środka. Zaczekaj, a jak to jakaś pułapka? Zapraszam, zapraszam. Czekałem na was. Na nas? Na was. Na kogoś, kto odnajdzie to zaczarowane miejsce. Zaczarowane miejsce? Zaczarowane, ponieważ było tu cały czas i nikt do niego nie wchodził. I zaczarowane również dlatego, że jeśli tu wejdziesz, możesz mieć tysiące przygód, nie ruszając się ani na krok. Jak to? Bardzo prosto. Wystarczy wziąć książkę i zacząć czytać. I co? Aldono, czytanie książek to straszna frajda. Możesz przeżyć tysiące przygód. Albo i miliony. Albo i miliony. Gwarantuję ci, Aldono, że z taką biblioteką już nigdy nie będziesz się nudzić. Przecież tu jest tysiące książek. Albo i miliony. Matyldo, jeśli chcesz, zawsze możesz przychodzić tutaj. Naprawdę? To by było cudownie. No proszę, znalazłeś bibliotekę. Kompletnie o niej zapomniałem. Nie tylko ty, królu. Wszyscy zapomnieli. Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Czy nie miałyście przypadkiem sprzątać, moje drogie panie? No tak, ciociu, ale... Żadne ale! Wracać mi szybko do chatki. Ale już! Ale ciociu! No i cóż, królu, czy dotrzymałam słowa? Nie mogę powiedzieć, że nie. Wystarczy dać im trochę obowiązków i zapominają o marudzeniu. To jest racja. A do tego dorzucić trochę zabawy i każde dziecko przestaje się nudzić. Mamo, to twoja stawka, prawda? Moja. Wiedziałam, że jak królewna sama odnajdzie bibliotekę, to się nią zainteresuje. A póki nasze młode damy sprzątają, może zaprosisz mnie, królowo, na herbatkę? Ależ oczywiście, jesteśmy pani bardzo niezmiernie wdzięczni. Ależ oczywiście, zapraszam. Znajdzie się też do herbatki jakieś dobre ciasteczko. Teraz naprawdę świat się kończy, żeby królowa z wiedźmą popijały herbatkę? Czasem tak bywa. A królewna już nigdy się nie nudziła. Oczywiście, że nie. Przecież ma przyjaciela i całe tysiące fascynujących książek do czytania. A może nawet i miliony. Pewnie najbardziej to, że dzieciom trzeba dać trochę obowiązków. Moi drodzy, zapamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Królewna albo królowa, jak się gdzieś bardzo spieszy, to nie biegnie, tylko podąża. Dziękujemy bardzo uczniom klasy 5. Bez panią Elwirą Wyszyńską. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych artystów.